Cześć, tu Piterow, a to mój Minecraft do kwadratu. Wybieram się dzisiaj do Netheru, ale w tym celu postanowiłem uzbroić się w zbroję. Tak, żeby zminimalizować ryzyko śmierci, nie chciałbym zginąć w Netherze. Zrobimy sobie ubranko. Wszystkie części. Żelazną zbroję. Trochę żelaza już mam. Więc myślę, że mogę zainwestować w żelazną zbroję. Jeszcze ta. Ach, nie, buciki to miały być. Czyli tak. I czapa. I czapa. Także będziemy wyglądać jak błędny rycerz. Gatki, butki. Kamizela, czapa. Tadam! Zostawimy resztę żelaza. I. Oczywiście w tym celu zbudowałem portal. Jakieś schody jeszcze dorobię. Tak, portal. Myślę, że dobrze zbudowałem. Jeśli dobrze zbudowałem, to tutaj, jak widzicie, ma 4 klocki obsydianu i raz, dwa, trzy, cztery, pięć. Czyli ma raz, dwa, trzy, cztery, pięć, dziesięć, dwanaście, 14. Może być minimalna wersja bez narożników, wtedy zużyjemy 10 klocków obsydianu. To gdybyśmy mieli mało obsydianu i musielibyśmy go oszczędzać. Zjem sobie arbuzika jeszcze przed drogą. O, zajadaj. Jeszcze? No to jeszcze jednego. Dobrze. I spróbujemy odpalić portal. Do tego nam jest potrzebna zapalniczka i odpalamy. Jest. Uch, te odgłosy. Też jakieś schodki sobie zrobię potem do niego. Będzie się fajniej wchodziło, nie trzeba będzie wskakiwać, tak jak to teraz. O, niepotrzebny mi ten diamentowy kilo. Wrócę się jeszcze go zostawić, bo gdyby coś mi się wydarzyło, to nie chciałbym go stracić. Diamentów nigdy za wiele. Szkoda by było kilofa, a na nic mi tam diamentowy kilof. Zrobiłem trochę łopat, kilofów i myślę, że to wystarczy. Wow! No to ruszamy. A jak tam z mieczem, mam żelazny jeszcze, może od razu wymienię, szkoda potem nagle się zdziwić, kiedy mi się skończy. Uff, aż się boję. Wskakujemy. I co? Uff, coś się zepsuło. Oj, nie, to jakieś nowe efekty. Kiedyś to inaczej wyglądało, to przechodzenie do Netheru. Trzeba się oddalić od tego hałaśliwego portalu. Już coś słychać, jakieś dźwięki. A, świat się tworzy, no tak, bo tu jesteśmy pierwszy raz. Więc Nether... Świat... Przepraszam bardzo, świat Netheru tworzy się na naszych oczach. No, otwórz się szybciej, bo chcę wiedzieć, gdzie mam iść. Tu nam się udało. Udało nam się. O, te odgłosy. Otwórz się, świecie, szybciej. Udało się, bo mamy tutaj bardzo blisko, nisko. O. Oj, wiemy, co mamy. Gosta. No niestety. Ucieszyłem się zawczasu. A, gost będzie do nas ładował tutaj zaraz. Może się rozejrzymy jeszcze. O, właśnie, świecie, stwórz się. Rozglądamy się. O, czary mary.
rozglądamy się jeszcze w koło, co nam się tu stworzyło. Tu trzeba jeszcze uzupełnić mapę. O! Ach, ten gość mnie tam denerwuje. Musiał się akurat tutaj stworzyć, no. Ach, nie wiem jak teraz w tej wersji, w poprzednich wersjach, kiedy gość trafił w portal, to mógł go wyłączyć. Na szczęście mamy ze sobą zapalniczkę. Więc w razie czego będę mógł go odpalić z powrotem, tak myślę. Ale chciałem tego Soulstone'a. I ten mi nie pozwala. To się zaraz, to się kilofem chyba rozwalało. Tak, kilofem. Netherrack. Dawno nie byłem w Netherze. Pozapominałem. Netherrack, Soulstone. Przede wszystkim chodzi mi o Soulstone'a. Netherracka też do zapalenia w kominku przede wszystkim. No nic, trzeba spróbować. Tak fajnie Soulstone mamy nisko, blisko. O, już do nas... O, się wystraszyłem. Już wali tutaj. Już myślałem, że leci, a tu nagle bach. Oj, no i co? Pozwoli mi spokojnie. O, te zombiki i zombie świnie. Coś zapomniałem już, jak im to było. Na szczęście nie atakują nas, póki my ich nie zaatakujemy. A jak przyjacielski się przytula. No. Przytulanka się znalazła. Co, jaki... Dobra. Spróbujemy wydobyć. Specjalnie wziąłem ze sobą troszkę ziemi. O, będzie strzelał zaraz. Nie da mi wydobyć. A to się, nie wiem, też kilofem chyba. Muszę, o, strzela. Ach, chciałem odbić. Nie od... Jakżeż to się odbijało? Już wiem, że się dało odbijać. Jacie, co jest? Dało się odbijać przecież te jego strzały. Żeby tylko mieczem? Wiem, że nawet ręką można było. O, spal się tam na lawie, cholero jedna. Ech, przeszedł. No w razie czego najważniejsze, mamy parę, ale... Dobra. Bawimy się dalej. Gdzie jest daleko? No, będziemy mieli światełka. Ech. Gdzie jesteś? Daleko. Ale szczęście, że poszedł sobie gdzieś. Co za szczęście, że poleciał gdzieś dalej. Jeszcze, no, co się to dzieje? Jupi, o, zgasło światło. Dobra, to zniszczymy. O! A się zrobiłem. Nie lubię zostawiać takich rzeczy. Oj, żeby nie uderzył tego zombika, bo go przypadkiem uderzę i mnie zaatakują wtedy.
No, jeszcze jedno. Okej. Nie podejdź mi pod łopatę. Ale fajnie, od razu tyle mamy. To mi się podoba. Tak blisko, nie trzeba było chodzić nie wiadomo gdzie. Ależ tego. No. Na początek naprawdę wystarczy. Nie ma tam co szaleć po więcej. Jeszcze wykopiemy sobie troszkę neteraka. Przyda się nie tylko na kominek, ale czasem coś wybudować takiego jako dodatkowo urozmaicenie, inny materiał troszkę budowlany. O, przyznam, że myślałem, że będzie gorzej. A tutaj ta wyprawa dosyć wygląda, że będzie spokojna, bez większych przygód. Na początku ten gost jeden, ale poleciał sobie i już mamy spokój. O, zgasimy. O, portal słychać. Nie wiem, czy warto tu gdzieś chodzić, bo tu w zasadzie nic ciekawego w Netherze to nie ma więcej. W nowej wersji chyba 1.9 mają być też jakieś budowle w Netherze. Na kawałek się przejdziemy. Zobaczymy, jak to wygląda. Grzybki. Wow! Fajnie. Ha, piętro niżej jakieś. O, tu jest właśnie, to jest jeszcze też inny materiał. Jajku, znowu zapomniałem. Zapominałem wszystkie nazwy. To jest taki piasek, rodzaj piasku. Tylko ma dziwne właściwości. Jak się po nim chodzi, to spowalnia. A można z tego robić, niektórzy mówią, jakieś pułapki. Gdzie goniący nas potwór będzie spowolniony. Ja wykorzystałem to, budując mój zamek kiedyś na multi, jako alejki w królewskich ogrodach. Dzięki temu alejkami się powoli spacerowało. Ale nie będę tam schodził, niezbyt dobrze usytuowany. Piasek, piasek, piasek dusz. Sand. Soul, chyba jakoś tak to było. Tam coś jeszcze, nie, to zwykły chyba żwir. No nic tu po nas, nic tu po nas. Nic tu więcej ciekawego nie ma. Dobra, zużyję ten toporek. Ten kilofek, przepraszam. Jaki toporek? Kilof, okej. Chyba trzeba będzie stąd spadać. Jeszcze zerkniemy sobie tutaj. Nie ma gosta. O, tam jest nawet. Myślałem, że dwa. Jeden. O. Dwa. Jednak dwa. Dwa gosty. Dobra, będą zaraz naparzać do nas. No, maluśki, co ty chcesz ode mnie? Albo i trzy. Trzy! Trzy gosty, ale a pewnie mapa nie odświeżona. Dobra, spadamy. Portal mamy, w razie czego możemy sobie już tutaj chodzić w odwiedziny. Choć na razie nie widzę potrzeby. Wracamy do domu. I jesteśmy. Wow, i jesteśmy w domu. A,
A, myślę, że zbroję sobie zostawię. Nie będę w zbroi biegał. Tylko na jakieś wyprawy może. Tu koło domu, póki biegam, to nie jest mi to potrzebne do niczego. Najwyżej zginę. No, okej. Okay. Może sobie tu którąś skrzynię. A niech sobie będzie tu na razie na te rzeczy. Aha, to musimy od razu przerobić, przynajmniej część. A to też jeszcze weźmiemy. Pójdziemy napalić w kominku, żeby mi się tylko dach znowu nie spalił. Wody nie wziąłem ze sobą, ale mam nadzieję, że nie będzie potrzebna. Drzwi otwarte. Zostawiłem otwarte drzwi. Drzwi, furtkę. To ja zostawiłem. O. Czy gości miałem? No nie wiem. No to zobaczmy. No zaizolowane chyba wszystko. Nie, to był wtedy jakiś przypadek. Chyba dlatego, że wrzuciłem tutaj do kominka taką deskę. Myślę, że to był podstawowy powód tego pożaru. No to uwaga. O. Pali się w kominku. Ale fajnie. Mam nadzieję, że nie zgaśnie. I nie zapali dachu. Ha, od razu lepiej. Jakaś skóra niedźwiedzia przed kominkiem by się przydała. Może w którejś wersji się pojawi. No i tyle. Nie mam pomysłu na razie. Jakiś obrazek tu jeszcze może na tą ścianę by trzeba zrobić. No. Na razie tyle. Do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!